Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, to jest ostatni odcinek w czerwcu. 30 czerwca mamy bardzo gorąco za oknem, ale speedrena trzeba rozegrać. Mamy tutaj Mistrza Krajowego, Włochy i Obronę Królewską Indyjską. Tempo 3 plus 2, gdyż na 5 minut, no już praktycznie muszę bardzo długo czekać, żeby kogoś. Wyszukać. No i teraz mamy tutaj system makogonowa. OK. Posunięcie E5. Czekamy na decyzję ze strony przeciwnika. Ten układ jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. Dużo jest ciekawej gry i skoczek na H5 ze świeżo upieczonego kursu z obrony królewsko indyjskiej. R4. No to skoczek wlatuje pięknie na F4. To jest świetny układ to bicie jest fatalne. Białe nie rozumieją kompletnie strategii. Cudownie. G5, bronimy pionka. Jak H4 to H6. Cudnie. Skoczek H6 albo tu, albo skoczek D7 tu lub tu. Wieża E8 też bardziej bronię to pole, a on może tak zagrać. Znaczy już nie może, bo gram tak. I ten ruch, znaczy on powinien tak zagrać, żeby mieć opcję dla swoich figur, tyle że... Nie zdąży. Ja się teraz zastanawiam nad tym ruchem, ale nie. Skoczek zbiję, więc muszę tak. I tutaj będzie po skoczek E5 piękna blokada. Dobrze zagrałeś mój drogi przeciwniku. Bardzo dobrze. Zdążyłeś. Tyle, że no po prostu bije. Cieszę się z pionka więcej. Wydaje mi się, że mogę fajnie zbić wieżą. W sumie to zrobię tak, żeby Hetman też miał swobodę gry. Pilnuję tutaj. Wierzę jak zagra tak, to mam bicie tutaj. Okej. Okay. Skoczek będzie chciał wejść na to pole. Dobra, spróbujemy zagrać zatem C6, żeby go próbować odstraszyć. Jak bicie, to bicie spoko. Będzie się trochę działo. Tutaj atak, tutaj atak, chyba D5 od razu. Wieża dobrą robotę robi z tej strony. Próbuję po prostu od razu tego skoczka stąd wypędzić, a przy okazji będę miał ruch wieża C8 z atakiem tam na przeciwnika. Według mnie zagrał debiut tragicznie gość, bardzo szybko. Jak ktoś będzie miał taką okazję mieć świetnego końca w obronie królewsko-indyjskiej, to się cieszymy i w ogóle jest bajka, co nie? To znaczy, chodzi o to, żeby tutaj też w tym debiucie troszeczkę, czy jak ktoś pozna trochę ten debiut, to. Doskonale mnie powinien zrozumieć. Może w ten sposób. Wiem jak to brzmi, ale tak to faktycznie jest. Teraz tak się zastanawiam, bo tutaj skoczek będzie chciał wjechać. Czy goniec B7 będzie odpowiednim ruchem? Czy też jakiś na przykład goniec A6? Znaczy, chodzi o to, że chciałbym wieżą tam zagrać. Skoczek wejdzie tu. Pomyślmy, co dalej. Czy odejście ma sens? Wejście tu. Czy zagranie takie? On zagra tu. Tu bicie. To ciekawe, ale chyba nie chcę oddać jakości. Dobra, wiem, że czas mi ucieka. Bierze B8 sobie wymyśliłem tutaj strzałkę. W takim razie. Czy taki ruch działa? Dobra, wracam kulturalnie na E8 w takim razie. Uderzam tam i spróbuję Hetman F6 i tam będę go męczyć. Proste zagranie, tak. Niech tak będzie. goniec za chwilę na E6. Wydaje mi się, że teraz jest ok. Białe mają problem też nie mogą za bardzo zagrać wierzą mnie tam zaatakować. Dlaczego? Dlatego, że mogę zbić po prostu tupiona, a po każdym wejściu Hetmana tutaj idę królem na F8. Tam robił się teraz. No właśnie, tam robią się teraz problemy ogromne u przeciwnika. Zagram. O, zbił nawet. Aha, Hetman C5 będzie kombinował, jasne. Yy... Mogę w ogóle dać szacha? Okej, okay, yy, bicie. No dobra, bijemy, otwieramy po prostu grę. Wieżą zbiłeś, a to mnie bardzo zaskoczył przeciwnik. Koniec tutaj. W takim razie uderzamy w skoczka. Tam mam opcję szacha. Jeżeli szach tu, to wieża tu, i opcja będzie taka. No, myślę, że białe są w rozsypce. Dokładnie wieża tu. Grozi wieża c8. Jeżeli wieża się zdwoi, mam możliwość. Aha, tutaj jest opcja mata w ogóle na b2. Jeżeli wieża zagra na d1, oczywiście. król ma problemy, ogromne Skoczek E5, a to tutaj strzałka Nie mogę tak zagrać Zbije, zbije, tu Uuu, nie mogę tak zagrać Poczekajcie Czy ja tu przypadkiem nie przesadziłem? Tak, ile ja mam czasu? Mało tu. Nie, no dobra, szacha muszę dać. Szacha muszę dać tu. Tu pójdziesz, tu. Jak król tu. Nie, król nie może tu. Ojejku, podstawka, matko jedyna. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę, co ja zagrałem. <laughs> nie, tylko nie to. Widzieliście to? Zamroczenie. Goniec stał tak daleko. No nie, no to z czasem dodawanym to oczywiście nie mam szans żadnych. Po prostu na czysto Hetmana, nie? Wziął. Niewiarygodne. Ojejku, wystarczyło tam zagrać Hetmanem. Kompletnie wygrana. Widzisz, człowiek się męczy, człowiek próbuje. Jeszcze jakaś taka opcja? Jeszcze może go jakoś tu poszukuję? Jak wyjdę tutaj z wora, to w ogóle będzie cud jakiś. Ale nie wyjdę z wora. Szach. Nie no dobrze zagrał, zbił po prostu. Nie no, to już to wyjście z wora nie ma, nie ma jak. No jeszcze tam, jeżeli odejdzie tu, to jakaś tam groźba mata, ale no to no właśnie, no właśnie, no właśnie. <laughs> Ojejku. Nie no, zagram tak, bo co mi ze zbicia że Aha, skoczek mi zbija tutaj, dobra. Nie będę się już wykupił. Spróbuję rewanż. Od razu odrzucił, nie chcę grać dalej. Ale podstawka Hetmana. W tym speedrunie dzieją się cuda. Słuchajcie, ja kończę za chwilę tę serię. Mam nadzieję, że skończę. Eee, ja wiem, że większość osób ma rację, żeby grać dłuższe tempo. Ja też grałem poprzednie serie dłuższym tempem. Tyle, że chciałem coś nowego, chciałem trochę przyspieszyć, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W ogóle na 5 minut byłoby rewelacyjnie. Tyle, że no nie mogę znaleźć zawodnika. Trzeba strasznie długo czekać. No więc. Eee... Spokojnie, znaczy ja tu się nie chcę usprawiedliwiać. Spokojnie, po prostu tę serię trzeba dokończyć. Jak się zaczęło, to trzeba. E, a potem, e, cóż, 6-0, chyba jeszcze w wakacje, chociaż nie wiem jak to będzie. E, jakimś tempem dłuższym. E, zobaczymy. Może też tempo będę miksował. Mamy Mistrza Międzynarodowego, prawie 2500. Świetnie. No to lecimy. E, a może skoczek C6, zobaczymy jaka będzie reakcja na ten debiut. Czy przeciwnik tutaj się orientuje? A przepchał po prostu, dobra. No to gramy po prostu E6. Solidnie. Niech tak będzie. Skoczek na E7. Wymiana. OK. Mogę, Hetman, tutaj jeszcze może zagrać na D7 z opcją długiej ruszadki, ewentualnie. Spróbujemy Spróbujemy tak Ja lubię w ten sposób grać, otwierać pozycję. Może jeszcze jest opcja wybicia I zagrania F5 Też jest ciekawe Żeby zablokować w ogóle te pozycje tutaj Tyle, że Za bardzo nie mogę zagrać chyba Roszady długiej, pójdę w krótką Jeszcze spróbuję coś tutaj przestawić Pozycja nieco przytkana, ale dobra, Przestawię skoczka tu, tu, niech król sobie będzie w centrum. Jak zagra H4, to zagram H5 i mi nic nie zrobi. Więc na ten ruch mogę czekać. Proszę bardzo. Aha, skoczek wejdzie tutaj, Ok, ten się przystawi na F4, wejdzie, ale król zagra tu, będzie wszystko bronił. Goniec E7, będę pilnował tego pola. W porządku, mogę wrócić skoczkiem tędy, tędy, tędy i tutaj nawet zagrać. W sumie to nie jest głupie. Tym skoczkiem bardziej może. To jest dużo manewrów. Zamknięta pozycja. On ma czarnopolaka i pionki na czarnych polach. Wszyscy zadowoleni. Oczywiście on ma więcej przestrzeni. Pewnie jakiś będzie kombinował ruchy, które... Najpierw spróbuję przestawić skoczka. Dużo ruchów to trwa. Ale jak on zagra tutaj, ja zagram tu. Okay, zagram tu, będę bronił. Zobaczcie, to w ogóle wszystkie prawie... Jeszcze Hetmanem zagram na D8 i będziemy mieli pozycję początkową. OK, zagram od razu tutaj, bo jak on wejdzie, to chcę wybić tym, żeby on wybił pionkiem, a nie żeby skoczek wszedł i go obronił. OK, gram skoczkiem i też wlatuję tam w dobrą pozycję. Szukamy dobrych miejsc dla swoich figur. Ehm, dobra, wybijam to. Wybijam, wybijam. Zamykam tu pozycję i wchodzę z koczkiem. Dobrze, że tym z pionkiem zbił, dla niego dobrze. No mógłbym to wybić w sumie. Czy wybić tutaj tę figurę? Czy on tędy będzie chciał grać? Nie wiem, ale f 7 najpierw, OK. Chcę wymienić. Pytanie, czy nie tak. On wymieni ja tu i otworzę sobie tam. Ok, idziemy na to. Jeżeli wybijesz, to super, wybijam tym. H, wieża tu, ja tu i on wieża F6. No nie. Dobra, muszę wybić to. Koncepcję gry zmieniłem. Mogłem jednak wybić i byłaby to. ha miałby też przełom. Dobra, jest OK, Jest okej. Okay. Król jest bezpieczny, ja mam skoczka, ma gońca, trzeba to dobrze przemanewrować. A6 Hetman B5 może. Niech tak będzie na białym polu ustawię figurę. Spróbuję wejść Hetmanem. Bo jak się wymienią Hetman, tylko rząd, to zawsze ma ten przełom. Nie chcę chyba Hetmanu wymieniać. Zmieniam... Też zmieniam chyba decyzję. Niech Hetman pogra. Nie wiem, ciężko powiedzieć na pierwszy rzut oka. Czy ja mam opcję? Żeby skoczkiem tu się dostać, tylko że to też nic mi nie da. Tu jak tak to jest bicie blokuje. No właśnie, on będzie tańczył w miejscu. Um, spróbujemy po prostu pograć aktywnie skoczek, może tu. Ok, może coś takiego będzie chciał próbować. Przejdę tak, żeby mieć tam opcję. Może tu i C5. Może po prostu tak i do C5 będziemy dążyć. Skoczek D7 i C5, chyba tak trzeba. Bicie, bicie, wybicie, to też ciężkie figury u mnie będą lepiej, chyba wyglądały, tak mi się wydaje. Zresztą będzie miał tu opcję przełomu, tak, w przyszłości. No właśnie, na tą piłkówkę trzeba zwracać uwagę, ale przełom ja też mogę mieć tu. E, dobra, przechodzimy tędy. Zobaczcie, gram za darmo, on tańczy królem. Ok, zagrałeś tu, to wracam i skoczek będzie miał na C4 świetną placówkę. Myślę, że jest fajnie. Myślę, że jest fajnie. Tylko kwestia, czy ja zrobię przełom. Tak, bo jak tu to bicie, a do C5 trzeba dojść. Bicie, bicie. Tam. Okej, okay, on zagra tu. Dobra, lecimy. No, gram na wygraną. Nie mogę zamykać do końca. Myślę, że to on czeka na to, że aż ja otworzę pozycję. Eee, pytanie, czy on nie zagra tak przypadkiem. Bicie, bicie hetmanem. To się trzyma, Z dwoje wierzę. Że... Tego się nie boję. Trzeba brać to oczywiście pod uwagę. Fajna, poblokowana poza nie. Mega fajna, dużo czasu. Tak, tak, tak. Też jest opcja. Na bicie, bicie tu. Też będzie ok. Zbił. Przepchał jednak. Pytanie, czy chce remis, no nie, nie chcemy remisu, nie zgadzam się na remis. Pytanie, czy nie przepchać. Dobra, bijemy, nie, nie przepchamy. Bierze tutaj, bierze tu, tego pionka będziemy osaczać. Jeszcze jest hetman, opcja taka. Zdwojenie, chcę wziąć piona. Zawsze w 7 z obroną tego, jak bierze A6, tak jak bierze A6 może być kłopotliwa. No nie do końca. O tak, on tu. Ja tu. Z takiem. Przepraszam. On tu, a ja nie mogę zbić teraz. A może tak zagrać. On tutaj. Zagram tu, tu. Wejście. Może być niebezpieczne. Ciężko powiedzieć. Zbijam. A wiem. Wiem, 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 co będzie. Mogłem podejść królem chyba. On mi zbije wieżą, ja tutaj. On zagra Tu, i tu będzie mi atakował. A wymianę nie mogę uskutecznić. No muszę zbić wieżą, tu nie mam wyjścia. Właśnie. Właśnie właśnie dopiero to dostrzegłem. Wymienić. I co tu grać? Kurczą, tam się otworzy. Tu on zbije. Dobra, dajmy szacha. A mogę dać szacha tutaj. Tyle, że to też nic nie da. Znaczy najpierw dam szacha. No, on nie może wybić, musi iść królem. Przed królem daleko. Hmm, no i co teraz? Tak. A właśnie tak mogę zagrać. Tak mogę zagrać. Bo jeżeli on wybije, to ja wybiję. Z wieżą będzie mi łatwiej grać niż z Hetmanem. Właśnie. Nie mógł wybić, bo tam wieża wisiała. Tu zagrasz, co? Nie zagrałeś tam. Dobra, lecimy do góry, nie ma czasu. Janek musi iść atakować. A, dobra, jeszcze się obronię. Nie, miał być szach najpierw. Ojejku, skapuściłem. Tak i tak skapuściłem strasznie. Miał być najpierw szach. Jeszcze raz i tu się zasłonię. Tu chciał zagrać. Mm. Robię przełom, tak? I tak, żeby skoczek wleciał. Ojejku! Co mi teraz z przełomu? Nie wierzę. Ale po prostu nie wierzę. Wygrana partia totalnie. Wiecie co? Frustrujące jest to, bardzo. Jest to mega frustrujące. No frustrujące. Kompletnie wygrana pozycja. Przestawiłem jeden ruch. Trudno. Na szczęście gra rewanż, fajnie. Będę miał szansę. Bardzo dobra znowu partia. W poprzedniej kompletnie wygrana, w tej również wygrana i dwie porażki. To jest bardzo bolące. Bardzo. To bardzo boli. Pewnie nieraz z Was ktoś miał takie sytuacje. Oj, to się powtarza. Systema werbacha sobie gramy. Tu biorę. Proszada, Wezmę tego. Trudno. Idę na uproszczenia. Biorę, jak dają to, biorę. Skoczek powinien stać tu, miałby o wiele lepiej. Ale nie stoi. Skoczek nie może nigdzie wejść tutaj. Dlaczego remis? Dlaczego ty mi proponujesz remis teraz, kolego? Nie rozumiem tego. Tak. nie no znowu coś przesadziłem koń e8 jest po prostu wow nie spodziewałem, gra tu, gram tu jeżeli on mi zagra h6 jestem gotowy na ruch h4 albo skoczek czekajcie, jeszcze pionka mogę wziąć za friko. nie zagrał koń e8 ja gram źle, ale on gra jeszcze gorzej w tym momencie Nie, no nie, nie rozumiem, co się w ogóle wyrabia w tej pozycji. Deskoczkiem. Jak tak zagrasz, to gram H4 teraz bez dwóch zdań. Tu jest atak na piona, tak? No jest. Wracam z obroną. Tu jeszcze, jak zagram G3, to jest. Jestem już w domu. Tak, w sumie też można, ale nie, G3. On tu idzie. Niech idzie. G3 łatwo będzie się trzymał zawsze. Pójdziesz tak, ok. Mogę tak. Wszystko mogę. Tu, tu. Wow. W ogóle zobaczcie, on jest znowu poblokowany tak jak w poprzedniej partii. No nie pozwolę sobie już teraz wyrwać zwycięstwa. Nie pozwolę mu wygrać po prostu, się wylizać, no to, to, to już nie teraz, nie ma opcji. Wszystko tu gra, wszystkie moje figury wchodzą jak w masełko. Tu będę pilnować, bo tu jakieś poświęcenie będzie kombinował, gram tak po prostu. W sumie dla mnie też wygodna jest bardzo wymiana hetmanów na przykład. Kompletnie gości nie ma nic do powiedzenia, ale dobra, spróbuję wymienić te hetmany. No spróbuję. Prawdopodobnie tego. Aha, jak zagra tu, to mam taką opcję. A, tak, OK. Chcesz zbić tu prawdopodobnie. No dobra, chyba gramy tak. Tu atakuje, wieża jest w pułapce, tu bronimy. Jakość więcej. Zbijam tu, ale tu uruchomię. Tutaj tak. Yy... Okej, okay, niech będzie po prostu tutaj. Dążymy zawsze tę wieżę wybić. Nie trzeba się też z tym śpieszyć właśnie. Eee, dokładnie. Nie trzeba się śpieszyć. A zagram mu tak. Obronie tego. Będę groził G4. On wróci, wybije tu i wejdę gońcem. Albo tak jeszcze mogę, w sumie. Dużo dobrych opcji. Zobaczcie, no, jak mogłem poprzednią partię przegrać. Sam w to nie wierzę. Bardzo chętnie. Hmm. No tak. On musi tu. Ja skoczkiem przejdę tędy. A nawet nie musi. Dobra, to gram mimo wszystko skoczkiem na C3. Jakość więcej. Tak, tak. Nie będę wymieniać. On kompletnie nie ma żadnej gry. No jasne, próbuję tutaj, ale wydaje mi się, że też. O, jakiegoś szacha przypadkowego mogę dać? On przejdzie tu i wrócę sobie tutaj. Może są lepsze ruchy, ale już praktycznie tutaj podchodzę do pozy, żeby to powymieniać. Ha, skoczek wróci, tu mi zaatakuje, tak? A nie, bo jak wróci, to też mam opcję. O, właśnie, taką opcję, że tu nacisnę mocniej. No dobra, tak, wszystko bronimy. Jeśli nawet tak zagrasz, no to tu. To już nawet tak nie zagrałeś. Ok, króla podciągnę. Bronię. Tak, bicie. Przejdę tu. Tu jest też pułapka, że on może zbić na D6, ale na szczęście dwa razy bronię. Dokładnie. A no właśnie, ta pułapka mu się tu udała, bo jak zbije tu, to on tu. E, to znaczy, poniekąd mu się udała, bo na szczęście mam takie bicie. To tak, przesadziłem tutaj lekko, ale dobra. To jest tylko pionek. No, skoczek oczywiście tam ucieknie sobie na D4. Ja wezmę tego i też jest wygrana. Uproszczenie. Tutaj w sumie tego pionka mogę. A tu zbijasz. To też niebezpieczne się zaczyna robić. Patrzcie, jeszcze daję mu jakąkolwiek szansę, nie. Dobra, zbijam tu i tu. <grystanie> Mogłoby być znowu niebezpieczne z tym pionkiem. Dobra, teraz już jest luz. Gryzie do końca. Dobra, biję tu. No i zobaczymy. Tutaj no, król E4 z obroną. Tu atakuje. Patrzcie, jaki groźny! C5 mam jeszcze na szczęście. No i bronię. Po prostu tutaj bronię. A też w sumie tak królem można zagrać. Król zawsze, jak stoi po skosie, tu ze skoczkiem w tej odległości, to też jest dobre miejsce dla króla. Dobra, no i zobaczcie, jest bardzo. Nie odrzuć! Nie, 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 nie przepraszam, chcę z Tobą zagrać. Niechcąco kliknąłem. Eee, nie, 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 nie. Wyzwij bardzo chętnie. Akceptuj, dobra. Dzięki, bo coś mi się klikło niechcąco. Rewansz, jak najbardziej. Kolejny. No dobra. Gramy schematy. Swoje ulubione. ok. Spoko. Klasycznie. Może E5 niech w takim razie będzie. Ciekawe czy wybije. Jak teraz grają? Sprawdzimy. Czy będzie klasycznie skoczek C6? Może. Zbił. Jednak wymienny robi. Skubaniutki. No dobrze. Niech będzie. Bierze F8. Więc D8. W ogóle bardzo dziwnie gra gościu, naprawdę mega dziwnie. I co, nie mam takiego ruchu? No przecież mam F4. To tu wybijam, mam świetną grę. Nie wiem, nie, nie rozumiem gościa, dlaczego tak gra. Ja mam tu kapitalną pozycję. Yy, a, ok, to tutaj bronimy. No dobra, zachowałeś tego, Pionka. No, lecę skoczkiem. Naprawdę jest takie proste. Dobra, gram rozwojowo. No właśnie, coś czuję, że coś tu poknociłem w jakiś, jakimś stopniu, a nie, a! Źle zagrałem, przecież mogłem tu po prostu wybić i tutaj wybić. Genialna poza. Dobra, trudno się mówi. Mówi się trudno, tak zagram. Hmm, tu atakujesz, dobra, niech będzie tak Trochę mnie ciśnie gość No, ta wymiana będzie dla mnie OK. Tego tak nie zrobi, chociaż znając jego może zrobić wszystko Przyznaję się, że tu źle zagrałem Trzeba gońcem było być tu i byłoby OK, co nie? W tym wariancie Okej okay. um. Niech będzie tak i odrzuca tego skoczka stąd Pion mniej to jeszcze nie tragedia. Tego piona chcę wziąć prawdopodobnie. B3 to tak. Potem goniec B6, ewentualnie na C7. Okej, okay, taki ruch. No bo jeżeli zdwoi wieżę, to ja mam goniec G8 jeszcze. Bronię się na H7. On musi uciec. Jeszcze taki ruch jest niebezpieczny. Tu, tu. Dobra, uciek, Tak, niebezpieczny, ale tutaj tak, działało to dobrze. Myślę, że figurę prawie, prawie zdobywam. Tutaj. Zdobywam figurę. Tak. Atakuje pionka, on G3 musi zagrać i gram bierze D8. A nie, tak? Nie. Tak, nie, nie, nie. Tak, 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 tak. Ta. Nie, 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 nie. Kurczę. Jednak chyba nie tam mogłem, bitka. Chyba tutaj skoczek F6 jest niebezpieczne. Nie, nie jest. Mam tutaj bicie. Aha, tu podwalam wieża H7. Z mata. OK. Jeszcze raz poproszę. Akceptuj. To się sam ograłem tak naprawdę. Bardzo, bardzo źle, bo już wydawało mi się, że wychodzę tam z opresji. Okej, okay, jest teraz E6, niech będzie. rozwój. rozwój. Dobra, wezmę, będę atakować te wiszące piony. O, a tego się nie spodziewałem. Tutaj, tu zagrasz. Skoczek d4, mam w planach. Um. Ojej, gościowi chyba skończył się tutaj zasięg Tylko nie to, tylko nie to No takie zwycięstwa to mnie w ogóle nie cieszą A, już jest, może rewanż, Kurczę, no tak to nie chciałem Dobrze się mi z nim grało. Uważam, że tam strategicznie koleś po prostu nie ogarniał pewnych schematów. No ale cóż, porażki po mojej stronie są. To jest kwestia mojej winy, oczywiście, no bo taktycznie nie ogarnąłem w pewnych schematach. O, słuchajcie, chcę grać. Jest. Gramy. Gramy, gramy, fajny przeciwnik. Tyle, że chyba odcinek zbliża się do końca. Niech będzie jeszcze raz, skoczek C6. Skoczek C3, ok, no to tutaj już u niego wygląda to lepiej. I niech będzie ruch D5. Mieszamy w pozycji. Um, przyznam szczerze, improwizuję. Jeżeli bicie, to tutaj. Też w sumie odejście na G8 mogło być ok, chociaż tędy tutaj skoczek pogra, chyba nie za bardzo. O! Odważnie, no biorę, no. Biorę to. Wiem o tym, że tutaj może być nie ciekawie. No gram tak, żeby zagrać tu. No wiem, on tak ciekawie zagrał. Ten ruch e 6 taki standardowy. Podobał mi się ten, to. Podobało mi się to posunięcie. H4 prawdopodobnie może grać. To też jest wliczone w ryzyko tej pozycji. Tak, tutaj jakoś ciśnie. Ojej, to wejście jest, ale nie dobra Jest E5, spoko, żyjemy. Żyjemy. No tu muszę bronić mocno tego. Będę bronił. To wiem, 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 wiem. Jest tutaj ruch na szczęście E5. Ok, mogę w sumie zagrać też E6. Pytanie, czy nie zbić. bije tak po prostu No jak cierpieć to za coś mówię Aha Krzysztof nie ogarnął taktyki kolejnej tutaj 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 masakra Sam się tutaj ograłem znowu. Jak amator. E6 trzeba było. Oczywiście, że E6 trzeba było grać. Hmm. Tu jest bicie, tu bicie, tu szach, tu. No, szuka dla siebie najlepszych opcji. No, no widzę, widzę. Na szczęście ten skoczek też jest do wzięcia. Tyle, że nie będę miał przewagi. Aha, okej, okay. jak zagram tutaj, zrobi roszadę, można się poddać, jak zagram tu, to no dobra, muszę tak, on zbije tym, ja zbiję tym, on zrobi roszadę, ja zagram tu, cierpię po prostu, niemiłosiernie cierpię. Ale zaraz, w pionkach jest porówno? Nie, nie jest porówno, pionek mniej. Skoczek musi być prosta sprawa, wszystko wymienić i walczyć o remis, ale zagram tragicznie. Mówiąc, że gość nie ogarnia, a ja przegrywam, wiem co pomyślicie, wiem co napiszecie, ale tutaj patrzę z perspektywy trenerskiej. Ja wiem, że ja to gram. To jest ten ból, że będziecie mnie oceniać. Trudno. Po prostu widzę po jego posunięciach, że to nie jest siła w tych partiach Mistrza Międzynarodowego, tym bardziej co on zrobił teraz. Idę tu, żeby zagrać tu. Co on zrobił? Nie kumam. Żyje. Znaczy walczę o remis po prostu. Wiadomo, ma pionka więcej i to jest prawdopodobnie wygrana wieżówka, no ale żeby to jeszcze wygrać, to jeszcze trzeba trochę. Mam nadzieję się namęczyć. No idę trochę wyżej. O, jakieś prowokacje pionowe. No. no idę wyżej, może, żeby Epin zagrać. Hmm. No tak. Nie wiem, um, niech będzie tak. A4 tak. Te sobie pochodzą. W sumie nic nie uzyskałem sensownego. Kompletnie, kompletnie źle pograłem to, kompletnie. Tak jakby już człowiek był zrezygnowany w tej pozycji. On będzie kombinował, tak, tak. Um, tak, no właśnie. Muszę tak. tak. Tu wymieniony zbiję z szachem. Ja mam teraz szacha. Niespodziewanego. Tu tu. Ja no, muszę aktywnie szukać jakiejś opcji. A, bo on tu też ma szach, z szachem wejdzie. Kurczę. Niedobrze. A no ale w Hmm. On no, zagra tu, ja tu. Oj, dlaczego nie zbiłem z szachem? Aha, bo tutaj jeszcze miał opcję. Sam jestem czasami zły na siebie. Ciekawe, czy on w ogóle zrealizuje tą końcówkę. Sam jestem ciekaw. No szach kolejna, podejdzie tu, tak? a ja wtedy tam. Aha, on ma tutaj ruch. Nie no teraz tak. Jak on tutaj abije? No biorę piona jednego. Jak on w ogóle gra tę końcówkę? Aha, wystarczy tu królem zagrać. Wezmę tego jeszcze. Kto wie, co to będzie? Czy się wygrzebie z tego? Trochę się dzieje, co? Tak, jak zbije tu, to on idzie tu i już przegrywam na pewno. Więc najpierw dam szacha. Tu i tu zagrasz. Masz rację. Tam. Nie szacha, tylko atakuje to, tu, tu i tu. Na szach, bo musisz iść tu z powrotem. Tutaj masz szacha, co? Ale wtedy gram tak. W ogóle za, za bardzo kombinuję według mnie. Tutaj naprawdę biorę. Jak tu? Jo ja. ładnie zagrałeś, tego nie widziałem, kurczę, poczekajcie jeszcze, jeszcze czy się ja się jakoś rad... tutaj, 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 Tu jeszcze może zbić na mata. Spróbujemy na szczęśliwego mata na 6. Nie, nie zbił. Tutaj. A no to już tego po prostu pianka zbija. Dobra, wygrałeś. Nie odpuszczę ci. Muszę jeszcze jedną zagrać. Po prostu chociaż jeszcze jedną, bo po prostu gość według mnie gra słabo. Tylko ja dzisiaj w jakiejś niedyspozycji jestem kompletnej. Nie kumam tego. Dobra, mamy ten sam schemat, tylko że po prostu z więcej. No i przeszliśmy do partii, której nie rozumiem pozycji. Znaczy rozumiem mniej więcej, ale nie są to moje schematy w ogóle. Jak to się stało? Dobra, trudno. koniec wróci, co? tak można? okej okay. no to ciekawe, okej okay, uciekam zepsutą ma strukturę podoba mi się idę tu, tutaj, okej, okay. C3 spoko końcówkę mogę taką grać tutaj, dziwnie gra, mega dziwnie gra słuchajcie Okay. próba wymiany Białopolaków, to będę tym koniem tam stał świetnie do końca świata. Strategicznie wygrana pozycja. Do no teraz, słuchajcie, na pewno mnie nie odpuszczę. Teraz powiem w ciemno, że wygram te partie. Wygram te partie. Zagrasz tu, zagram G4. Ten skoczek tam zrobi robotę. 4. Nie wierzę, że ja to mogę jeszcze przegrać. Po prostu w to nie wierzę. No, nie może mi tego wymienić w taki prosty sposób. Mogę tak spróbować jeszcze. Bo, jak on wyprostuje pionki, to nie będzie fajne. Dobra, ale zdążyłem zagrać tak. Jak on gońcem. To ja tu mogę. Ok, a jakbym teraz tu zagrał. Teraz będzie ok. Jedziemy. Wymuszamy wymianę. Bo, jak tu, to w ogóle świetnie. Pionek na 4 nie będzie grał kompletnie. Okej, okay, mamy końcówkę. Tu, tu. Ha. Taki masz ruch. Ale teraz tak. Tu, tu, tu. Chwila. Taki ruch mam. Jak tutaj, to tutaj. Jak F6, to tak. I tu. Kurczę, to się wyrównuje. Króla nie mam na F3. Pionki na tych polach. Nie mogę tego przegrać, bo po prostu yy, nie wyrobię, nie? Nie wyrobię, muszę tak. No nie wyrobię, nie wygram tego. No nie wygram tego. Nie wierzę. Nie umiem liczyć w ogóle wariantów. Król tu to jeszcze mam taką opcję, ale on zbije gońcem, więc nie mam tej opcji. Mój król po prostu jest mało aktywny. Co on zagrał? Przecież ja odbijam jednego piona. Mówię, że on gra źle. Zobaczcie, co zagrał. No, oddaje mi kolejnego pionka. Teraz pytanie, bo on wejdzie tu. Czy brać tego? No, muszę wziąć. Muszę wziąć pionka. Teraz mam opcję taką. Tutaj? Tu. Tu, 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 tu. Ja. Się sam bał, a ja w strachu, większym tak i tak. Dobra, żyje, ten pionek nie ucieka. Żyje. I tutaj. Czekam ten. Tu, tu. Tu jestem szybszy. Ale on mi pozbija wszystkie pionki. Tutaj. Tu, on tu. Nie, ja tu, on tu, ja tu, on tu, ja tu. Tu, tu. 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 Tu bije do końca, on zbije tego. Ja tu, on tu. Tak, nie mam wyjścia, muszę tak grać. Bo tutaj, to tutaj. Jeszcze w sumie taki ruch jest ciekawy. Tylko, że on nie zbije, bo ja tu. On pójdzie tym, a nie podepcham Pionka. Muszę tak. Ha, mogę tak zagrać, ale nie, on wtedy tutaj. Remis. Tu. A, mogę teraz tak zagrać. Bo jak tu, to tu. Skoczek zdąży wrócić. Wiecie co? Ja myślałem, że skoczkiem mogę tutaj zagrać. Przysięgam. Bo on może teraz tutaj. Tu, 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 tu. Przynajmniej nie przegram, ale. Przysięgam. Przysięgam, że, chcia że chciałem skoczkiem tu zagrać po tym ruchu. Myślałem, że skoczek. Nie, no nie wierzę. Znowu nie wygrałem. Jak on to y zepsuje naprawdę udowodni, że jest naprawdę kiepskim szachistą. No nie zepsuł, dobra, tak. No, 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 no właśnie, no. Mówię, przynajmniej nie przegram tej pozycji. Chyba że podstawie. No tak, no remis, no tutaj się nie ma co. Nie ma się co wygłupiać. No okej. Okay. Dobra. Dzięki za dzisiaj, drodzy widzowie. Do zobaczenia następnym razem. Formy nie było, ale partie myślę, że ciekawe, mimo wszystko. Cześć.